Gracze Interu są optymistami, co ciekawe, pewnie utwierdza ich w tym przekonaniu wypowiedź szkoleniowca z Leverkusen, który powiedział przed meczem: mecz tygodnia dla Bayeru to konfrontacja w Norymberdze, a nie w Milanie. Czyżby więc Klaus Toffmöller był przygotowany na porażkę? Ono być może, bo przed rokiem wyprawa Bayeru do Italii zakończyła się katastrofą. Przypomnę, kiedy to wicemistrzowie Niemiec zostali upokorzeni w Turynie, kiedy przegrali 0-4. Gospodarze w strojach swoich tradycyjnych, także ciemno-niebieskich kostiumach, tradycyjnych strojach, wystąpili w tym spotkaniu piłkarze Interu Mediola. Nie zagrali wśród gospodarzy Cannavaro, który pauzuje za kartki, oraz kontuzjowani Materazzi, Coco, Morfeo, Dalmati, Okan, Buruk, Lucio, jeśli chodzi o gracz, to zespół Bayeru Leverkusen niezdolny do gry, a cały czas nie może pozbierać się Jens Nowotny. Za chwileczkę zobaczymy składy obu zespołów i ustawienie. Oto Inter w bramce z numerem pierwszym Toldo, a przed nim Zanetti, Cordoba, Gamara, Pasquale, w drugiej linii Almeida, Dibiaggio, Recoba i Emre, z przodu Crespo i Vieri. Tak więc bardzo odważne, ofensywne ustawienie zespołu trenera Hektora Raula Coopera. A oto skład zespołu Leverkusen: w bramce Hans Gerbus, w obronie Placente, Juan, Ramelow, Kleine, w drugiej linii Balic, Baskiew, Schneider, Żywkowicz, a z przodu Berbatov i Neville. Prowadzi to spotkanie Jutta Lass, którego pewnie pamiętają Państwo i Państwo z Mistrzostw Świata, chociażby ze spotkania dla nas tragicznego Polska-Portugalia 0-4. Początek spotkania bardzo wyrównany. Przed szansą Żywkowicz próbuje jeszcze poprawiać Balic, ale na posterunku Almeida. Piłka trafiła w stópek. Odpowiedź gospodarzy bardzo szybko Dibiaggio, bo już w 15 minucie wprowadza piłkę do bramki Hansa Jergabusa i gospodarze chyba zgodnie z planem obejmują prowadzenie. Dibiaggio świetnie ustawił się, wyszedł przed obrońców, nie zdołał go zablokować także Ramelow, który od dłuższego czasu musi grać w obronie, a nie w pomocy. Brazylijczyk Placente często pojedynkował się z Almeidą, ze swoim rodakiem. Dobra interwencja Cordoby, dziś jego partnerem przed bramką Toldo, Gamara. Zanetti, świetny mecz tego piłkarza, Zanetti do Recoby. Spójrzmy, co zrobi Recoba na nogę Dibiaggio, a ten w 27 minucie spotkania po raz drugi nie daje szans Hansowi Jergowi Butowi. Do tej pory bez bramek w Lidze Mistrzów, a w spotkaniu z 12 drużyną w tej chwili Bundesligi Dibiaggio wpisuje się świetnie. Piłka jeszcze po poprzeczce wpada do bramki Hansa Jergabusa, który był praktycznie bez szans. W pierwszej części spotkania częściej przy piłce minimalnie gracze w czerwonych strojach, ale jednak pewność i skuteczność po stronie gospodarzy. Głupi wręcz przypadek Placente, za co słusznie został ukarany przez Szkota żółtą kartką. Wychodzi Crespo, pracuje na swoją 10. bramkę w tej edycji Champions League Aral, ale na razie nie jest mu to dane. Świetny mecz po raz kolejny rozgrywa Emre Belözoğlu. Crespo głową ponad bramką Hansa Jergabusa. Tak więc tej 10. bramki cały czas nie ma. Znacznie słabsza skuteczność w Serie A. Odwrotnie, bo Christian Vieri ma już w Serie A 12 bramek, a w Lidze Mistrzów żadnych. Bardzo dobre spotkanie Emre Belözoğlu, o którym mówiło się jeszcze 3 tygodnie temu, że być może zostanie wymieniony na Verona z Manchesterem United. No ale ostatni boski wręcz występ w Serie A. 2 bramki strzelone Lazio, chyba jednak przesądzą o tym, że 22-letni reprezentant Turcji zostanie w Mediolanie. Druga połowa spotkania. Klaus Toffmöller na naszych ekranach. Placente. Schneider, który niewykluczone, że w przyszłości trafi do Interu Mediolan, tym razem nie dał rady. Świetna akcja Pasquale. Widzicie Państwo, co zrobił najmłodszy w drużynie Interu. Pasquale sam, ale obok bramki Hansa Jergabusa. Crespo.
trochę zbyt egoistycznie, bo wychodził świetnie Rekoba. Strzał sprzed pola karnego. Minął się z piłką, najpierw Placentę, nie dał rady balić. Smutny więc Klaus Dopmeller. Zivkovic powstrzymuje atak gospodarzy. Biagio. Schneider, Rekoba. Emre Belözoğlu, Emre Belözoğlu. Ma pretensje Christian Vieri, ale moim zdaniem Emre zrobił słusznie. Troszeczkę wcześniej zagapił się Vieri. Zivkovic jest 1-2. 63. minuta spotkania. Bramka nieco podobna do tej, którą strzelił Di Biagio w 15. minucie spotkania. Zivkovicem interesują się kluby angielskie. Kto wie, czy nie dojdzie do transferu już w trakcie zimowej przerwy. I tym razem widzą Państwo, to Di Biagio z numerem 14 nie upilnował prawego obrońcy wicemistrzów Niemiec. Piłka mocno zagrana, ponad Zanettim. Przy tego typu strzałach trudno jest winić bramkarza. Bastir. Bastir sam, ale bardzo, bardzo niecelnie. Opuszcza zmęczony, z kontuzją w dodatku Di Biagio. Jego miejsce debiutant Beatki. Niedawno debiutował w Serie A, teraz debiutuje w Champions League. W kontuzji nabawił się także Vieri. W jego miejsce Portugalczyk, którym interesuje się Barcelona. Być może dojdzie do wymiany z Overmarsem. Emre Belözoğlu. Ambitnie Turek wzdłuż linii końcowej. Jeszcze Hernan Crespo. Wydawało się, że można stwierdzić do trzech razy sztuka, ale teraz to powiedzenie nie znajduje zastosowania. Zwróćcie Państwo, jak ambitnie poszedł Emre Belözoğlu. Balicz odpuścił, ale tutaj chyba piłka przeszła już za boczną linią. Pojawia się Franca w miejsce Werbatowa. Zmiany znacznie później przeprowadzał Dopmeller. Opuszcza plac gry także Balicz. W jego miejsce Birowka. Były piłkarz TSV 1860, w którym w miniony weekend Bayer wygrał 3-0. Rzut rożny dla Interu. Sergio Conceição. Portugalczyk. Pilnowany przez Birowkę. Cały czas próbują. Gospodarze i opłaca się. Unosi ręce w geście triumfu Hernan Crespo, ale drodzy Państwo, to nie jest jego 10. bramka. Musimy dokładnie przeanalizować to, co wydarzyło się w 80. minucie spotkania. Hernan Crespo rusza w kierunku Hansa Jerga Buta, a ten popełnia fatalny błąd. To, co robił jeszcze niedawno Jurek Dudek, to małe piwo przy interwencji Hansa Jerga Buta. Sam sobie składa piłkę do bramki. Wszedł Bastir, w jego miejsce Czech Szimak. 6 milionów euro kosztował ten piłkarz. Opuszcza także plac gry Crespo, a w jego miejsce Kalon. Coraz bliżej końcowy gwizdek. Kierowka od skrzydła. Skacze wysoko Franca i jest 2-3. Doliczony czas gry. Cieszy się nowy piłkarz Bayeru Leverkusen. To jego pierwszy gol dla zespołu Klausa Dopmellera w tych rozgrywkach. Zaskoczeni obrońcy Interu Mediolan chcieli już pewnie zakończyć to spotkanie. Hugh Dallas doliczył 120 sekund, ale ostatecznie ten mecz przedłużył się o niemal 4 minuty. Spotkanie.